Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Merytany Archolos. No dzisiaj, słuchaj, dzisiaj kapliczka Innosa zaraz po północy za wschodnią bramą. Jest wschodnia brama w tym burdelu, poczekajcie. Jak wschodnią? A bo tu pewnie jest wschodnia i zachodnia, dobra, okej. Czyli wschód, zachód. Będzie... A, to będzie tam, gdzie myśmy wchodzili. No dobra. Okej, to teraz musimy pogadać z Runarem. Ej, ty. Mam wieści. Mam wieści. Dało ci się dorwać tego handlarza. Tak jest. Tak, był bardzo nieufny. Rzeczywiście posiada sporo boskich przedmiotów, a kiedy mu wytłumaczyłem, jak ważna jest twoja sprawa, zgodził się pomóc. To dlaczego wcześniej uciekał na mój widok? Bał się, że chcesz skonfiskować jego towar i wysłać go do Górniczej Doliny za bluźnierstwo. Teraz to nie ma już znaczenia. Jasne. A co takiego dla mnie ma? Jest w posiadaniu oka Innosa, które pozwala widzieć przyszłość, a co za tym idzie, uniknąć wielu zagrożeń. Twierdzi również, że do aktywowania jego ukrytej mocy należy przeprowadzić rytuał ognia. Możliwy tylko przy udziale paladyna. Świetnie. Kiedy ruszamy? Dziś o północy. Mamy się udać do kapliczki Innosa za wschodnią bramą. Wiem, gdzie to jest. Spotkamy się pod kościołem o północy i wyruszymy razem. O, spoko. No dobra, to nas poprowadzi, nawet gdyby. No to co, no to idźmy się przespać w takim razie, tak myślę. Korzystamy z uroków jego łoża. W sumie są dwa, więc to tam mu różnicę robi. Czekaj, bo on na tym spał, nie? No to się prześpimy na tym. Do północy. I idźmy. Choć podejrzewam, że będzie afera jak nic, nie? Podejrzewam, że będzie afera jak nic. A, bo tu Kandak spał na tym drugim. Sorry, stary. Zajęte było. No cóż. Taka sytuacja. Taka, słuchajcie, sytuacja. Gdzie on jest? O, jest. No, a tak swoją drogą. Chciałem tylko przypomnieć, bo może nie wszyscy z was pamiętają. I oczywiście mógłbym powiedzieć to co zawsze, żebyście zostawili łapkę w górę i komentarz, ale to nie o to chodzi. Znaczy, to też możecie zrobić. Natomiast chciałem przypomnieć, że mamy nowego, starego Discorda, także jak kogoś jeszcze tam nie ma, to zapraszam. W opisie macie linka. No. A teraz do Runara. Hej. Jedziemy, słuchaj. Czas ruszać. Za mną. Jazda, Runar, jazda. Choć podejrzewam, że to będzie pułapka jak nic, nie? Będzie pułapka na... Jestem pewny na 99,9%, że to jest zasadzka. Że jak tylko tam przyjdziemy, to dostaniemy oklep. Że wiecie, że ktoś tam będzie czekał, pogadamy sobie i dostaniemy oklep. Bo inaczej on by tego nie robił poza murem miasta. Tylko by to było, wiecie, by to było w obrębie miasta robione. Gdzieś tam po cichaczu, w ogóle tu ludzie dalej stoją do tego magistratu. Że byłoby to robione gdzieś tam, wiecie, po cichaczu w mieście, a nie na zewnątrz. Cudownie. Kolejny darmozjad w mieście. Jeżeli przyszedłeś tu tylko po to, by zasilić grono bezdomnych, to równie dobrze możesz wybiec za mury i dać się zjeść wilkom. Stary dziadu, zamkniesz mordę, bo cię mą klepie za chwilę. No. Gnoju. Będziesz mi tu pyskował. Z bezdomnymi będzie mylił. To, że domu tu nie mam... Kurwa, w sumie to faktycznie jestem bezdomny w takim razie. Shit. No nic, no ale już... No cóż. No jest jak jest, no. Co ja powiem. No jest jak jest. Jezus, jak to daleko. No nie, na 100% to jest... Na 100% to jest zasadzka. Na 100% to jest zasadzka, nie? Nawet nie na 99,9. Na 100% to jest zasadzka. A ciebie kto wpuścił do miasta, brudasie? Ja bym ci odpowiedział, ale nie będę taki chamski. Masz problem? No? Problem jakiś? Tak! Coraz więcej jest w tym mieście włóczęgów i nierobów takich jak ty. Nie znajdziesz tu ani przyjaciół, ani wsparcia. Mogę już mu mordę oklepać? Masakra po prostu. A on sam jest nierobem. Zresztą widać. Bo inaczej jakby był robem, to by nie miał czasu zaczepiać ludzi. A tak to jest jak jest. Jest jak jest, słuchajcie.
Dawaj, dawaj, Runar, dawaj, dawaj. Gdzie ta kapliczka tutaj jest swoją drogą? Bo ja nie widziałem chyba tej kapliczki po drodze. Może mi się wydaje tylko? Nie no, ale... Nie no, nie widziałem. Ale my nie szliśmy daleko w sumie. Tylko doszliśmy tutaj do tych rybaków i dalej żeśmy nie szli. Chyba, że to tu w prawo jest? Nie wiem, szczerze. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Nie no, to jest gdzieś dalej. Tu w ogóle jest jakiś handlarz chyba. No idę, idę, spokojnie, Runar, spokojnie. Jakiś podróżny. A, widzę tą kapliczkę, dobra. Widzę tą kapliczkę. Więc już wiadomo, co trzeba zrobić, nie? W tej sytuacji. Ty, wszystko fajnie, nie? Ale zapisałem, idzie Runar. A, za mną. Tutaj jest jaskinia, z której podejrzewam, że wybiegną inni. A nie, są tutaj inni. Oho. Panowie na spektakl. Oczywiście, że tak. Tak, przysyła nas Hugh. Czy rytuał ognia jest gotowy? Przecież tu afera jest jak nic. Nie znam żadnego Hugha, ale jeśli mówimy o jakichś rytuałach, to zapraszam na rytuał ognia i stali. No to ja też zapraszam. Rytuał się powiódł. Musimy upuścić trochę krwi Paladynowi. Najlepiej całą. Nie. Mogłem się tego spodziewać. Naprawdę myślisz, że dacie nam radę? Wam? Źle mnie zrozumiałeś. Ty, młody, możesz odejść. Powiedzmy, że nie należymy do zwolenników władzy królewskiej, a w szczególności nasze spotkanie musi pozostać słodką tajemnicą. Jeśli ktoś się o nim dowie, to znajdziesz się w... opała. Nie ma mowy, nie pozwolę wam go zabić. Nie ma mowy, nie pozwolę wam go zabić. Cóż, w takim razie podzielisz jego los. Braci ich. No to jazda. Teraz cię załatwię. Dobra, dawaj ich. Dawaj, lejemy ich, Runar. Dawaj. O, kolejny zdech. No przestań się bronić, gnoju. Bo zostałeś sam teraz, no. No i co, kasztanie? No. Jeszcze mi zajebał tym Runarem. No co za ham w ogóle? I tu jakaś broń powinna jeszcze być, czy nie? Od niego. O, cholera. Już myślałem, że nas mają. Nie no, błagam cię. Daj spokój. Że damy muszę radę. Muszę przyznać, że jak na kmiotka to walczysz całkiem nieźle. Co ty powiedziałeś? Jak na kogo? Wygląda na to, że handlarz wpakował nas w pułapkę. Się skipnęło. Orki. Chciałeś mnie zabić, przyznaj. Byłeś w to zamieszany od samego początku. Aha, zajebiście. Zamknij się na moment. Nie przypuszczałem, że będą chcieli nas zabić. Mieli odegrać scenę z tym całym rytuałem, żebyś w końcu przestał pieprzeć głupoty. Oszukałeś mnie. Zasługujesz na karę. Nie no, kurwa, nie wierzę w to, nie? Jaki kasztan? Uspokój się i chociaż raz pomyśl trzeźwo. Bogowie nie zostawili po sobie żadnych mitycznych artefaktów. Liczą się tylko twoje umiejętności. Nie potrzebujesz żadnych wsparcia innych członków, by dobrze wykonywać swoje obowiązki. Co tu się dzieje z tymi dialogami? A cholera z tobą! Ktoś taki jak ty nie może zrozumieć misji prawdziwego paladyna. Runar, ty jesteś po prostu debilem. Moc prędzej czy później będzie należała do mnie. Teraz jednak zejdź mi z oczu. Muszę porozmawiać z ten Gralem. Ten starzec naprawdę zaczął mi już działać na nerwy. Masakra, no. Mamo debil, no ale co zrobimy? No nic nie zrobimy. To co mogliśmy, to zrobiliśmy w sumie. Chciał, żebyśmy go tu zaprowadzili i jesteśmy. A teraz tak, pomódlmy się. Leczonko za friko. No i super, przynajmniej nie musiałem zużywać żadnego żarcia. I mamy obalone też drzewo, więc fajnie by było. Dobra, dwie lagi, no chociaż tyle. Jest tu jeszcze coś ciekawego do zebrania może? Na górze zębate ziele. Ej, są tu te miecze. One spadły po prostu w dół. No dobra. I tak zastanawiałem, że no kurde, muszą być gdzieś miecze, nie? Wiecie, to niby nic. No ale to zawsze parę sztuk złota wpadnie, nie? Zawsze tych parę sztuk złota wpadnie.
Dobra, co my tu jeszcze mamy? To. No i chyba wejdziemy sobie od razu do tej jaskini, skoro już tutaj jesteśmy. No bo jakby why not? O ile tam nie ma nie wiadomo czego w sumie, bo to też wiecie. O. Piękne jest to, że w tych jaskiniach tak ładnie się zawsze świeci. O kurwa. Pełzacze tu są. Dam radę pełzaczowi, czy nie? O, dam, dobra, no to git. O Jezus, to git. Już się bałem, że nic z tego. Dobra. To pytanie, czy tylko młodym pełzaczom dam radę, czy tym zwykłym też. Ej, ale on mało damage'a nawet zadaje. No to git. To dobra, to możemy przejść tędy. No chodź. Żebym nie marnował strzał na ciebie. A kurna, no to za gnój, no musiał mnie trafić. Ale on ich tu będzie, podejrzewam, że pełno, nie? Dobra, na chillku. No panie pełzacz, no ale umieraj pana, nie mnie tu. Dobra, czekajcie, trzeba coś zjeść albo wypić. Coś tak na pół HP, to nie wiem to ile będzie coś. O kurwa. Niedobrze jest. Nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. Dobra, trzeba się cofnąć, słuchajcie, żeby mi zaraz następny nie wybiegł. I teraz tak, zjedzmy sobie to i jeszcze raz to. O, dobra, teraz jest git. Teraz tak, zapiszmy sobie jeszcze raz. I idźmy dalej. Bo podejrzewam, że to nie koniec tej pełzaczowej zabawy. Zębacze? Gdzie ja jestem, że tu są zębacze? I chyba, że to jest obóz drwali. Nie wiem, zadam mu damage czy nie? Bo ja i tak tych zębaczy mam do pokonania. O kurwa. No właśnie, ale nie w ten sposób! Bo ja i tak te zębacze mam do pokonania, ale ja ich nie pokonam, nie? Ja mam wrażenie, że ja nie jestem w stanie ich pokonać. W sensie, nie wiem ile potrzebuję mieć damage'a, żeby pokonać te zębacze cholerne. Bo pełzacze to już nie jest problem, nie? Przynajmniej te młode, bo te dojrzałe to w sumie nie wiem. No ale kurna. Kurna. No kurna, no. Jak te zębacze, nie? O, i tutaj coś też jest. Ej. Dziwny kamyk. Bierę. Jeszcze zębate ziele gdzieś było wcześniej, mi pokazywało. Chyba, że to jeszcze wyżej było. Dobra, złoże żelaza mamy też. Więc bardzo chętnie bym sobie je zrobił, ale super, że nic w nich nie ma. Zajebista sprawa, nie ma to tamto. O kurwa! Przebudzony golem! O! Ja nie chcę, ja nie chcę! Panie golem! Nie będzie tu skakał chyba, co? Kurwa! On biegnie za mną! Farmerzy! Pomocy! 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 O! O kurwa! Ale mnie przepnął! No nie! Na dwa hity mnie dupnął. Ej, ale to przynajmniej wiemy, że można tam wejść, zebrać, zejść z nim w dół i może farmerzy by go pokonali. Bo farmerzy teoretycznie powinni mieć trochę większy damage niż ja. No bo jednak AI nimi steruje, więc się dostosuje do poziomu. Tak ja mam, taką mam tylko nadzieję, wiecie, jakby. Ale to ciekawe, że ten golem się w ogóle tam przebudził tak z dupy, nie? Przecież przeszedłem koło niego na początku, nic się nie stało. O, widzicie? I nic się nie dzieje jakby, nie? Nic się nie dzieje. I on się budzi dopiero w momencie, w którym my się wracamy, jakbyśmy chcieli tam wejść do środka. O, samorodek jakiś w końcu. Tyle dobrze. Dobra, zapiszmy sobie to jeszcze raz. Bo tak, z tym golemem ja na pewno nie mam szans.
Ja nie wiem, czy ja mu... A, nie zadaję mu damage'a, dobra. Dobra, dobra! Zwiewaj, Marvin, zwiewaj! Ej, co, on się nie zrespił, o co tu chodzi? Chyba, że go zbugowałem tym sposobem. Ale to by było zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. No do góry, Marvin, do góry. O kurwa. On biegnie! Pierdalamy! Co tu się kurwa dzieje? Co tu się dzieje? Farmerzy, bierzcie go! Bierzcie tego golema ode mnie! Posłuchał niewłaściwych ludzi. Biegnie! Biegnie, kurwa, biegnie za mną! Straż! Ja pierdolę, biegnę do miasta z nim, nie? Pieprzę to, ja biegnę z nim do miasta. Bo podejrzewam, że on będzie mnie gonił, dopóki nie ten. O, biją go! Biją go! Ile ten golem ma już? Prawie pół HP, no to git! Farmerzy full? Kurna, no tak to można się bić z nimi. W ogóle ci farmerzy płyną tam po niego. Co tu się kurwa dzieje, nie? Co tu się odwala? Jakiś jeden farmer zginął, widzę chyba. Oni tam wpłynęli, ten golem się zbugował. Co tu się odjebało teraz? Co ja zrobiłem z tą grą? Oprócz tego, że ją zbugowałem, bo to widzę. I nawet tego golema nie mogę za bardzo strzelać. Nie chcę ich pozabijać. Chociaż... O kurwa, on biegnie za mną. On biegnie za mną. On się wkurwił na mnie. Biegnie dalej? Nie, schował się tam, dobra. Tylko podejrzewam, że z farmerów to nie będzie już tutaj co zbierać. Kurwa. Jak go będę trzymał tak, to ten farmer go będzie bił? O nie, dobra, farmerzy wszyscy umarli. Farmerzy wszyscy umarli. I on się zbugował. Najgorsze jest to, że on się zbugował, to jedno. A mogę mu zadawać tu damage, tylko ten farmer mi trochę bruździ. A, bo jestem w stanie go tak pokonać, dobra. Szkoda tylko, że wybiłem całą wioskę farmerską, no ale trudno. No musiały być jakieś straty, sorry. To czy ja mogę? Ja mogę do niego nacelować jakoś tak normalnie? Halo? Nie chcę w farmera strzelać. Z tego gnoja tu na dole, no. O! No przecież... No nie ruszaj się, jak do ciebie celuję, o! Dobrze. Chodź tym golemem, chodź. No dawaj, dawaj, jeszcze dwa strzały. O! I 250 expa tylko za niego? Jaja sobie robicie ze mnie? 250 expa tylko za niego? Ciekawe, co farmerzy mieli przy sobie. Ten się ewidentnie utopił. A nie mogę go zlutować pod wodą? Trochę bida. Ten nie za wiele miał. Tu jeszcze jeden zginął, ale on chyba wpadł pod tekstury. I tamten... Bąbelki puszcza, on chyba żyje. Dobra, słuchajcie. Mam tylko nadzieję, że nikt nas teraz nie oskarży o jakieś morderstwo albo coś. Przez to, co tutaj się wydarzyło. Bo w pewnym sensie... W pewnym sensie jakby to nasza wina. To, znaczy nawet nie w pewnym sensie, to...
Chyba zdecydowanie nasza wina, że oni poumierali tam. No ale... Sorry. Co ja mogę, no? Co ja mogę? Mogli się nie chcieć bić z tym golemem. Ten golem byłby za mną stargetowany. Ja bym pobiegł do miasta. W mieście by się nimi nim zajęli strażnicy miejscy, no, którzy może troszeczkę więcej mieli możliwości. No. Do walki. Skórzany mieszek. A, i to wszystko... Była walka o skórzany mieszek i o złoże żelaza, tak? Nie wiem, czy takie warfy dla tych ludzi, którzy zginęli, no ale to jakby mnie to nie interesuje. Nie bardzo mnie to interesuje. Coś tutaj jeszcze wyżej jest. Tu można wejść. Tak widzę, tylko... Nie bardzo wiem jak. Mam to zrobić. Bo tu teoretycznie jest wejście. Ale w praktyce... Praktyce tak średnio. Chociaż jakbym tu poczarował. Z tym kamieniem to też nic nie da niestety. Na tą deskę musiałbym wskoczyć. No umówmy się, nie wskoczę. No właśnie. Umówmy się, nie wskoczę. No Lipton, bo tam pewnie coś jest wyżej. W sensie tam jest to zębate ziele na pewno wyżej. No dobra, zębate ziele to tam jest, wiecie, pierdółka akurat, nie? Zębate ziele to tam akurat pierdółka. Weźmy sobie to lecznicze. Gordesta. No i słuchajcie co, zakończymy sobie ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie. No i cześć.